Witam, dzisiaj mamy niedzielę, 13 maja. Miałem wrzucić ten odcinek, który był równocześnie nagrywany z live'em, ale czytając komentarze postanowiłem nagrać ten odcinek na nowo, ponieważ chciałem wytłumaczyć, o co chodzi z tym trzyskibowym do tego ciągnika, a nie czteroskibowym. Tak, niektórzy piszą, czy nawet 5, czy 6, bo bez problemu sobie da radę. Powiem tak. Wybór padł na trzyskibowca, ponieważ stwierdziliśmy, że na nasze ziemie, czyli trzecia klasa, glina, ciężka glina, jeżeli coś popada, czy coś, to nawet nie idzie traktorem dojechać na pole, bo się tak obkleja. Poszliśmy na przykładzie mojego wujka, który ma właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, Fergusona 105-konnego i kupił sobie pług czteroskibowy. Jeżeli jest sucho, ziemia jest idealna do orki, no to spoko, czteroskibowcem bez problemu idzie, no bez problemu, no pod górkę zawsze musi redukować, wiadomo, no ale ogólnie bez problemu idzie. A jeżeli trochę popada, no to jest kaplica, bo prawdopodobnie to było 3 lata temu, tutaj jakieś 600 metrów ode mnie wujek pod górę nie mógł wyjechać trzema skibami, tym 105-godnym Fergusonem. Nawet w najgorszym momencie zredukował do 2 skib pług i dopiero mogło to uciągnąć. Wiadomo, 5 ton waży ciągnik i koła się ślizgały. Więc nie mówcie mi tutaj, żeby kup sobie czteroskibowy, bez problemu będzie, bo to jest za mały pług czy coś. Ten pług w porównaniu do tego mojego starego dwuskibowego jest dużo większy i podejrzewam, że z tym już będzie miał duży problem co do w ogóle orki. No tam jak w tym miejscu, co na tych polach, co siałem łubin, no to tam jest lekka ziemia, więc pewnie czteroskibowy bez problemu wystarczył, ale no ale no, mam tylko tam hektar, no to hektar to się pomęczę. A tutaj mam większość pól tych cięższych, więc no nie widzę problemu, żeby... A podejrzewam, że jechać czteroskibowcem wolniej i paląc dużo więcej paliwa, wydaje mi się, że trzyskibowcem pojadę troszeczkę szybciej, bez takiego dużego oporu, i spalę mniej paliwa niż załorując ten na przykład o 1 hektar, niż tym czteroskibowcem jechać na blokadach, na jedynce terenowej i męcząc ten traktor i siebie. Więc no tak pisze, że cena to była tam praktycznie 800 zł, tylko różnica pomiędzy 3 a 4 skibowcem, więc to nie miało żadnego znaczenia, wybór tego pługa. No i co? To by był odcinek na tyle. Nie ma tutaj za bardzo co dalej mówić. Pokażę może, bo tutaj niektórzy chcieli wiedzieć, gdzie tu się załącza napęd w 914. Pokażę na sam koniec. Tutaj jest taka wajcha, o proszę zobaczyć, taka wajcha, do góry się ją pociąga i załącza się napęd. A druga rzecz, też ważna według mnie, to w końcu po ciężkich bojach dobrnęliśmy wszyscy do 1000 subskrypcji. Dziękuję za to bardzo. Ten pług przyczynił się też do tego, że 1000 subskrypcji padło. No i co? Do zobaczenia przy następnych filmach. Łapeczka w górę.
subskrypcja. No i do zobaczenia. Cześć, na razie.